Witamy serdecznie. Kolejny odcinek przeglądu roślin, które powinny się znaleźć w naszym ogródku. Dzisiaj rozumiem, że będziemy omawiali dynie i resztę dyniowatych. Tak zrozumiałem? Tak, tylko nie bójcie się, już wam poezją tutaj zalatywać dzisiaj nie będę. Natomiast przejdziemy do wszystkich krewnych i znajomych naszych ogórków, czyli wszystkie te dynie, cukinie i inne podobne. To jest jedna rodzina, wymagania takie same, tak samo potrzebują sporo wapnia. No ja nie wiem dlaczego, ale dynie najlepiej rosną na kompoście, na pryzmie kompostowej. Mimo że ona potrafi być czasami kwaskowata czy coś, one są też straszliwie żarłoczne i tego dużo trzeba. Ja je sadzę na świeżych wałach na przykład. Taki wał, jak mam wał z jesieni, to on już jest częściowo rozłożony, to ja go wykorzystuję lepiej do innych rzeczy, ale jak robię na wiosnę wał, tak wczesną wiosną zrobię, on się tam troszeczkę uleży, to wtedy po tych wszystkich zimnych ogrodnikach wysadzam na nim dynię. No i to jest jedna z łatwiejszych roślin, te wszystkie dynie, cukinie i co jeszcze, kabaczki, tak? Patisony, jest jeszcze dynia akorn, same dynie dzielą się też na masę różnych, ja bardzo lubię piżmowe, a najpraktyczniejsze dla mnie są te potimaron japońskie, ponieważ one są małe, Hokkaido rozmaite, tak. One są małe, używa się całą, bo jak miałam takie bardzo pyszne dynie z Francji, one były olbrzymie, i po prostu nigdy nie zdążyłam zjeść jej do końca. Otworzyłam dynię, zjedliśmy raz, drugi, no ale ileż można tego jeść? I później dynia biedna tam się psuła mi powoli, nie? Dynie są, pochodzą z Ameryki, to jest podarunek od Indian, którzy na początku prawdopodobnie uprawiali niejadalne dynie dla nasion. Nasiona zawsze były jadalne i bardzo bogate w olej, a później tak się tam jakoś zachachmęcili, że wyhodowali wiele odmian dyni jadalnych i dyniowatych. I te odmiany to są cudowne, ponieważ to jest żywa spiżarnia. Jeśli zbierzemy dynię w odpowiednim momencie, jeśli nie będzie tam uszkodzeń na skórce, to taka dynia się przechowuje nam do lutego, gdzieś na strychu, bo owoce najlepiej przechowywać na strychu, a korzenie w piwnicy. Tak jak rosły, to tak się przechowuje. I takie dynie w chłodzie, tylko nie, żeby mrozek ich nie trącił, to bardzo długo potrafią nam poleżeć. I otwieramy i mają tyle samo zawartości witamin i wszelkiego dobra, ile chcemy. I w dynie wszystko jest dobre. Miąższ się je, bo jest pyszny. I miąższ można jeść i na słodko, i na słono. I po prostu nawet tylko upieczony taki z cebulką podsmażoną też jest pyszny. I zupę można z tego zrobić, też zupy i słodkie, i słone. Ja robię z kaszką manną na mleku, to jest, wychodzi coś jakby krem pyszny. Można dodawać do, ale robię też inną, taką ze smażonymi ziemniakami i cebulą, i doprawioną śmietaną i wtedy to jest na słono zupa. Z dyni też jest bardzo dobra. I do ciast można dodawać, no jednym słowem warzywo wszechstronne, długo się przechowujące, nie tracące swoich właściwości, i wręcz cudowne dla naszych możliwości, takich przechowalniczych i przerobowych. I dlatego gorąco polecam, one nie są kłopotliwe naprawdę i warto je posadzić wszędzie, gdzie mamy cokolwiek. Mamy jakąś kupę kompostu, sadzimy na kompoście. Nie mamy, robimy dołki, wkładamy w cały ten wsad kompostowy tak zwany, przysypujemy ziemią i sadzimy. Mamy wały, sadzimy na wałach. Tylko wtedy pamiętajmy, że trzeba porządnie tam nawadniać to dokorzeniowe, z tymi butelkami odwróconymi do góry dnem. Jak ja mówię, tulipany. I tam wlewamy wodę i ona powolutku przesącza się do korzeni. To wszystkie większe butelki plastikowe można tak wykorzystać i takie usadzamy i ewentualnie wsypujemy trochę ziemi w szyjkę, wbijamy szyjką w ziemię, żeby ta woda za szybko nie wchodziła do gruntu, tylko tak spokojnie, tak godzina, dwie, nie? Ale też, żeby nie stała tam przez cały czas, bo raczej wyparuje niż
niż nawodni. Dynię tak samo podkiełkowuję jak ogórki. Dlaczego znowu żyjątka? Ja tam się przejmowałam straszliwie, że się jedynie one mnie kiełkują. No a co ja je posiałam, to za mną tam łaziły takie, wiesz, podziemne różne, które je zjadały. Więc lepiej podkiełkować i wysadzić. Natomiast nie warto hodować za długo dyni w doniczce. Czyli tak samo jak ogórki. Koniec kwietnia gdzieś tam wysadzamy, trzymamy w cieple, aż tam ładnie wyjdzie i buch do ziemi. Można też wysiać bezpośrednio do ziemi. Wtedy, jeśli wysadzamy w jednym miejscu, to te butelki nam się przydają też jako mini szklarenki i jako ochrona przed ptaszorami, żeby ich nie zżarły. Jak wychodzą, są ptaki, które uwielbiają takie młode, wiesz, takie, które tylko wychodzą i czasami zjedzą, a czasami po prostu wyrwą i zostawią i tyle. No są takie ptaszyska. Ptaszyska są w ogóle takie czasami dziwne. No i tam przykrywamy, możemy wykorzystać też mini tuneliki jakieś, które robimy, żeby tylko tym naszym dzieciątkom dyniowym zapewnić ciepło. Ale jeśli chcemy zarobić, ponieważ niektóre dynie późno owocują, potrzebują dużo czasu, żeby dojrzeć, to wtedy lepiej jest podgonić troszeczkę, zarobić po prostu tu trochę tego czasu i przez ten czas zimnych ogrodników, ten taki krucjalny, przechować je czy w szklarni, czy w domu i dopiero później wysadzić. Ale już jak one troszeczkę tam nadrobiły. Tylko nie za długo, bo się wyciągają, są nitkowate i już nigdy tego nie nadrobią. Można też, jeśli ktoś ma smykałkę, sadzić je w tych inspektach. Ja tak robiłam z melonami, tymi słodkimi melonami, które my uwielbiamy. I po prostu wysiałam je w inspekcie, w którym miałam rozsady innych warzyw. Później to rozsady z inspektu wybrałam, tam były kapusty głównie chyba. Posadziłam gdzie indziej, a one się rozrastały i ten inspekt, tak dopóki one jeszcze były malutkie, to przykrywałam, bo później już się nie dało przykrywać, bo one wykipiały daleko z tego. I sobie tam sobie rosły. Teraz, żeby mieć większy zbiór owoców, to dobrze jest przyciąć pędy główne dyni. Dlaczego? Dlatego, że kwiaty żeńskie, te kwiaty, które dają owoce, pojawiają się przede wszystkim na pędach bocznych. I żeby jakby przyspieszyć ten rozwój pędów bocznych, to tak jak mamy 3-4 pary liści już na tym pędzie głównym, to mu po prostu ucinamy głowę. I wtedy z załomków tych liści wyrosną pędy boczne. Jeśli będziemy czekali, jak one wyrosną same, bo one zawsze wyrastają, to dużo więcej czasu zejdzie i nie zawsze te dnie zdążą dojrzeć. A tak mamy jakby troszeczkę przyspieszone wydawanie tych pędów bocznych i na tych pędach bocznych będą się tworzyć owoce. I też jeśli chcemy wyhodować olbrzymie dynie, no to tych owoców nie może być dużo na roślinie. 3-4. Natomiast jeśli chcemy, tak jak ja, mieć mniejsze, to można dostawić więcej owoców i one tam sobie będą rosły. No i oczywiście tak jak wszystko, podlewamy dynię. Ona lubi słońce, lubi gdzieś tam szeroko się rozrastać, czyli wiecie, wiesz co, jedna roślina potrafi zarosnąć 4-5 metrów kwadratowych. Czyli w takim miejscu, gdzie one sobie będą mogły tam się toczyć spokojnie, i spokojnie rosnąć i po prostu dawać nam radość, bo mało jest dla mnie tak radosnych owoców, jak te różne żółciutkie dynie kolorowe. No mówię, odmian jest masa, najrozmaitszych i tutaj już każdy musi dobrać do swojego gustu. Można też sadzić różne i wtedy wystarczy po jednej, dwie rośliny z każdego rodzaju. Żeby mieć. Ja kiedyś bawiłam się w sprowadzanie nasion ekologicznych z Francji, ale przestałam, bo to było straszliwie drogie. I to nie tyle nasiona, ile wysyłka, ale nasiona w porównaniu z polskimi też były drogie. A u nas zaczęła być oferta na tyle ciekawa, że mi wystarczy w tej chwili to, co mogę znaleźć w Polsce.
No i jak mówię, wysadzam gdzieś tam w rogach, przy płotach, w różnych miejscach. One zresztą potrafią się też piąć po płocie, tylko wtedy jak wydają owoce, to do owoce trzeba w jakąś siatkę włożyć, żeby nie spadły. Widziałam kiedyś dynię pnącą się po drzewie, wiesz? Taki facet podwieszał normalnie chyba staniki, żeby swojej żony, żeby każdy owoc tak sobie mięciutko miał, wiesz? Michał i rósł. Ale to bardzo różnie. Teraz fajna jest mieszanka dyni, kiedy mamy ją u siebie, ale wtedy mamy wielki kłopot z owocami. Znaczy z pestkami, jeśli chcemy je rozmnożyć. Dlaczego? Dlatego, że dynie się bardzo łatwo krzyżują między sobą i czort wie, co ta krzyżówka nam da. Czasami może to być coś bardzo interesującego, ale bardzo często są owoce gorzkie, tak jakby wracają do tej formy wyjściowej, dzikiej. Owoce są gorzkie, niejadalne i czasami wręcz trujące dla ludzi. Zwłaszcza jeśli tam rośnie takie coś podobne do dyni, dzikie, taka roślina dzika, ona jest uważana za niepożądaną, ale często w jakichś ruinach czy coś rośnie. Bardzo podobna do takiej dyni w miniaturce i owoce takie też są. No te, w każdym razie często dynie, które wyhodujemy u siebie, z pestek, które zebraliśmy u siebie z pysznego owocu, są niejadalne, a mogą być wręcz trujące. Albo i są inne po prostu niż te, które chcieliśmy. I tutaj jest pewien myk. On potrzebuje, potrzebujemy mieć troszeczkę jakby staranności, w tym chęci, ale możemy bardzo, bardzo łatwo zrobić tak, żeby mieć czyste nasiona z czystej odmiany, tej, którą chcemy mieć, upewniając się tylko, że to nie było F1, tylko stara odmiana normalna, którą można rozmnażać, no bo F1 to wiadomo, że byś nie wiem co robił, to będzie ogromny rozstrzał wśród potomstwa. Czyli stare odmiany, nie F1, i ogórki. Można tak robić z nasionami na ogórki. Pierwsza rzecz to należy się nauczyć odróżniać kwiaty męskie od żeńskich. Dynie na ogół mają je rozdzielne i one ciut inaczej wyglądają. Tutaj trzeba praktyki, ja nie dam wam myka, trzeba się dobrze przyjrzeć, które są które i wiedzieć. Na przykład we Francji, tam na południu, kwiaty męskie zrywano i podawano faszerowane, coś trochę tak jak nasze gołąbki, przyrządzano faszerowane, a kwiaty żeńskim pozwalano się rozrastać i owocować. No ponieważ wiadomo, jeden tam męski wystarczy na masę żeńskich. I kiedy już się nauczymy je odróżniać, to można sprawdzić, są w internecie zdjęcia. Te męskie są takie jakby troszkę smuklejsze, te kwiaty, i widać, że tam są głównie pręciki, w żeńskich widać głównie słupek, ale pręciki też bywają, także to jest nie tak na 100%. I wtedy, kiedy kwiat żeński jeszcze się nie otworzył, my obrywamy tę koronę płatki, chociaż ja się myślę, że można nawet nie obrywać, ale to dlatego, że przykrywamy go torebką. Tam mają takie specjalne, przezroczyste torebki z tiulu, ale tak gęsto tkanego, że się pyłek przez niego nie dostanie. To nie może być jakiś bandaż czy coś takiego. Musi być bardzo gęsta tkanina. Folia nie bardzo może być, bo nie ma dopływu powietrza i kwiat tam zgnije. Ewentualnie niektórzy robią torby papierowe i tam je przytwierdzają jakąś taśmą przy tym. Tak samo postępujemy z kwiatem męskim. I to musi być ta sama odmiana dyni. Niekoniecznie ta sama roślina, ale ta sama odmiana dyni. I nawet dobrze, żeby to były dwie różne rośliny. I po prostu, kiedy widzimy, że już słupek dojrzał i pyłek dojrzał, to pędzelkiem odsłaniamy te torebki, które założyliśmy, i pędzelkiem przenosimy pyłek na słupek, na znamiono tego owocu. No i znowu zakładamy torebkę, żeby nie doszło do podpylenia czym innym.
i czekamy. Jak się zaczyna rozwijać już owoc, to torebkę usuwamy, on się sobie normalnie rozwija. Zaznaczamy go, żeby nam się nie zgubił, żebyśmy wiedzieli, że to ten jest taki czysty rasowo, że tak powiem. No, rasizm tu uprawiamy. I wtedy można z niego brać nasionka do rozsady. Jest inna rzecz, jeśli mamy tylko jeden rodzaj dyni, nie mamy ogórków, bo one z ogórkami też się mieszają, albo mamy na tyle daleko, tak jak ja mam tutaj, mogę mieć wiesz, 500 metrów jedne od drugich i jeszcze z krzaczorami pomiędzy nimi, to wtedy można zebrać pestki, ale tu musimy mieć jeden, jedyny rodzaj dyni. Sąsiedzi też nie mają dyń, mieszkacie gdzieś w głuszy, w środku lasu i wtedy możecie sobie zbierać tak zwyczajnie bez tych zabiegów. Inaczej, kto się nie chce bawić, to kupuje nasiona po prostu. No i dynie oczywiście można wykorzystać też na Halloween. Są dynie ozdobne. No i jak już mamy dynie ozdobne, to na mur beton pomieszają nam się z innymi i wtedy nie można zbierać, bo ozdobne są zwykle niejadalne. Są takie dynie, które produkują gąbkę naturalną, takie coś, czym można się myć albo zmywać naczynie. Są dynie tykwy, z których się robi naczynia później, bo są puste w środku. No, jest tego masa i można to sobie uhodować. Także wszystkim bardzo polecam, bo to jest niezwykle ciekawe warzywo i niezwykle przyjemne. I powtarzam, to jest jedno z warzyw, które się najlepiej przechowuje razem z ziemniakami i kilkoma innymi korzennymi. Także to chyba wszystko. Pamiętajcie, że dynie dużo jedzą, dużo piją, bo żeby takiego owocu wydać, no to muszą mieć składniki. Mogą ocieniać świetnie mogą ocieniać kompost. Nawet nie na samej pryzmie, ale gdzieś tam z boku pryzmy. Z kompostu ściekają do ziemi soki te różne, substancje odżywcze. Dynia korzysta przy okazji liśćmi nam ocienia. Jest też taka, jeśli idzie o ocienianie, indiańska metoda, że sadzi się kukurydzę. Jeden kopczyk się robi, sadzi się kukurydzę w tym, fasolę i dynię. I tak tych kopczyków ileś tam. I dynia ocienia między kopczykami. Kukurydza, to wiadomo, kukurydza rośnie, fasola się pnie po kukurydzy. Wiecie co, próbowałam. Jednak uważam, że oni muszą mieć specjalne odmiany. I fasoli, i kukurydzy bardzo wysokiej. No dynia to jak dynia. W każdym razie nie radzę robić tego tak, żeby się fasola pieła po kukurydzy. Nasze kukurydze są zbyt niskie, fasole rosną zbyt wysoko i to jakoś nie zdaje egzaminu. Natomiast można zrobić tak, że się sadzi obok siebie. A dla fasoli zamiast kukurydzy dajemy tyczkę po prostu. Czy tyczki, bo ja robię takie tipi, taki wigwam. Styczek w środek w tym wigwamie wsadzam pestkę dyni, ona i tak jej pędy się wysuną na zewnątrz i obok sadzę kukurydzę. To są rośliny, które się bardzo lubią, bardzo sobie pomagają wzajemnie i bardzo dobrze rosną. Niektórzy twierdzą, że można zamienić fasolę na groszek i też nie jest źle. No tylko trzeba pamiętać, żeby jedno nie przynosiło drugiego. Trzeba tak, chociaż one jakoś tak umieją między sobą współpracować, że to nie przydusza. No i tyle na dzisiaj. I tak, tylko że wiesz, cukinie, patisony, kabaczki to się raczej zjada młodsze. Chociaż mi się czasami zdarzało, że tam któryś owoc dojrzał, troszkę krócej się przechowują niż dynie i miąższ jest wtedy taki bardziej włóknisty i taki żółtawy, ale też można je dosyć długo przechowywać i zjadać. Z tym, że my zjadamy na ogół młodsze. Znaczy wiesz, bo tak, jeśli chodzi o dynię, to akurat moją ulubioną to jest Hokkaido i po prostu jeśli cokolwiek, to tylko w ten sposób. Całość jesteśmy leniwi, rzeczywiście najczęściej na zupy. To jest jakby chyba taka najbardziej praktyczna u nas sytuacja. Ta zupa krem z dyni jest naprawdę bardzo smaczna i polecam wszystkim.
Tutaj Hokkaido jest prosta, bo to wiesz, praktycznie ze skórką, jak jest jeszcze w miarę młoda, to właściwie od razu kroisz. No i z Gdyni tak samo te Hokkaido robimy takie frytki, wiesz? Czyli do piekarnika troszeczkę oliwy, przyprawy. Ja jeszcze troszeczkę sera żółtego dorzucam do tego. Bardzo smaczna i też taka, powiedziałbym, pożywna potrawa. To jeśli chodzi o dynię, tą taką makaronową kiedyś jeszcze dostałem kilka razy i też bardzo ciekawie to wyglądało. Niezła odmiana i całkiem sycąca. No, moja koleżanka hoduje głównie dynie, które mają nagie pestki, bo ona bardzo dużo pestek używa. I w ogóle mówię, nie wyrzucajmy pestek z dyni, bo jeśli sami nie lubimy, na przykład mój mąż nie cierpi ich obierać, to jest świetny pokarm dla ptaków. Wiesz co, ja przez lata zbierałem te pestki z tych Hokkaido, mam chyba tego ze 3 wiaderka i czasami biorę sobie tak, podżeram, przeżuwam, co tam sobie, wiesz, wydłubię, to wydłubię, ale no, taka całkiem niezła przekąska. No, nie jestem mistrzem świata, jeśli chodzi o jakość tych pestek, ale da się to zrobić. Takich typowo pestkowych jeszcze nie robiłem, ale wiem, że właśnie są takie odmiany typowo pestkowe, gdzie ta właściwie dynia jest na nic, one są duże, ale pestki są no, ciekawe. Bezłupinowe. Mhm. To znaczy dynię tam też można jeść. Moja koleżanka jej twierdzi, że jest smaczna. No to jest kwestia, no właśnie, wiesz, pomysłów. Ale jeśli chodzi znowu o cukinię, no to dla mnie to, wiesz, no chyba takiej z bardziej sensownych warzyw, dlatego że ja uwielbiam tą cukinię, wiesz, taką faszerowaną, wiesz? Taką, no znaczy faszerowaną, może inaczej, taką podpiekaną jak kotlety, wiesz? Czyli w jajeczku z bułką tartą to naprawdę mogę dużo jeść, ale kiedyś zrobiłem błąd i zamroziłem coś takiego i powiem ci, że tych mrożonych już nie chcę. One takie flaczeją, to nie jest to. Właśnie taką zapanierowaną, bo za dużo tego przerobiłem. No i to jest podstawa jakby do lecza, prawda? No i do lecza i do kilku innych potraw też. Wiesz co? Pestki dyni mają właściwości odrobaczające. Jeśli ktoś chce się pozbyć robaków, to trzeba zjeść sporo pestek dyni i popić olejem rycynowym. Z tym, że nie wszyscy wiedzą, że tylko świeże. To muszą być pestki świeżo wyjęte z dyni, jeszcze mokre, nie ususzone. Ususzone dają nam dużo oleju, dają różnych innych dobrych składników, ale już odrobaczające to nie są. A czyli świeża, od razu jak wyciągam, to warto mieć takich, no to wiesz, to jest dobry pomysł, czyli po prostu warto mieć takie, załóżmy, jedną dynię taką typowo pestkową, a znasz może jakąś odmianę ewentualnie, która jest taka typowo pestkowa, jeśli chodzi o właśnie taką bez tych łupinek? Jest, nazywa się dynia bezłupinowa i to można kupić nasionka, ale ona, jeśli o odrobaczanie, to ja uważam, że najbardziej skuteczna jest ta zwykła dynia, no i niestety trzeba się pomęczyć i ten garść nasionek sobie obrać. A zwykła dynia to znaczy co, jakaś pospolita, olbrzymia dynia? Tak. To ona ma najlepsze właściwości odrobaczające. Dobrze, jeśli chodzi o cukinie, no to one też. Ja jeszcze w tej chwili mam cukinie zebrane, więc załóżmy do... praktycznie mogą leżeć. One potem jak są takie twarde, to rzeczywiście trzeba trochę się pobawić, żeby ją obrać. Bo ale siekierą. No, ale da się dla cierpliwych, ale wiesz, no taką jak masz większe, już na przykład sobie zostawić na dłużej, bo wiesz, no taka mięciutka, fajna, mała, to super, ale potem jeśli chcesz mieć jeszcze troszkę radości, na przykład w listopadzie, jak w tej chwili, no to muszą być takie już większe krowy, które rzeczywiście stwardnieją i no trochę się ona taka zrobi niezbyt przyjemna i odejdzie tam z, no, co najmniej 2-3 mm, no ale to jest okazja, znaczy szansa na to, żeby ją przechować, bo to chyba jednak jest istotne, żeby można było dłużej przechować. Nie? Wiesz, można mrozić, ale nie samą, tylko w takich mieszankach warzywnych różnych i które się daje później na patelnię czy coś takiego i tylko sparzono, nie? I one później są dobre. Dla mnie na przykład, jeśli chodzi o te właśnie kotleciki, bo wiesz, no ja jako wege to nie ukrywam, że to jest dla mnie taka
jesienny najlepszy przysmak, to bardzo mi patisony pasują, dlatego że patison jest dużo twardszy i dużo lepiej się zachowuje właśnie jako taki kotlecik. Bo wiesz, cukinia jest trochę miękka, a kotlet z patisona zdecydowanie mi bardziej pasuje. Jak u ciebie z patisonem? No i patisony też, jeśli rzeczywiście taki duży sobie zostawimy, one praktycznie no, do końca roku są w stanie ładnie wytrzymać, bo ta skórka jest twardsza i moje doświadczenia mówią, że warto mieć tak samo taki jeden krzak patisona i nawet troszkę o niego zadbać, żeby te większe okazy zostały, bo one się ładnie przechowują. Jak to u ciebie wygląda? Wiesz co, ja miałam raz, nie bardzo nam posmakowało i chyba później tylko jeszcze raz posadziłam i zrezygnowałam. Ja po prostu eliminuję to, co nam nie smakuje, to, czego tak nie bardzo chętnie jemy, a eksperymentowałam z rozmaitymi roślinami. Tutaj i sadzę właściwie ten podstawowy zestaw, który wiem, że lubimy i zjemy to wszystko. No, to na razie może. No to cóż, smacznego. Jeśli ktoś jeszcze ma jakieś zapasy dyniowatych, no to gratuluję. Ja jeszcze próbowałem robić z cukinie, wiesz, kiszonki, ale powiem ci, strasznie się rozwalały. Takie były miękkie, że w głowie się nie mieści i niespecjalnie mi to wyszło. A moja babcia robiła sztucznego ananasa. To było, wiesz, w syropie i z olejkiem ananasowym. I to, ale to nie tak średnio smakowało, wiesz, wolę prawdziwego, jak tu teraz jest dostępny. To były te lata, kiedy jeszcze nie były dostępne. A powiedz mi, jeśli chodzi o słoiki właśnie, to z dyniowatych coś przerabiałaś do słoików? Tak, zdarzało mi się, jak taką dużą rozrobiłam, to robiłam z niej mus, po prostu, wiesz? Tak, dynie. Robiłam z niej mus, czyli zagotowywałam z odrobiną wody i miksowałam. I ten mus do słoików wsadzałam, później była taka podstawa na zupę. Ale to mówisz tak bardziej o tych Hokkaido, czy różnych? Czy miałaś... Każda dynia na to się nadaje. Aha. Czyli tak, normalnie tyndalizować, czyli tam kilka razy pasteryzować i po prostu w tym momencie ze 2-3 lata to może leżeć, czy ona się psuje, jak to u ciebie wygląda? Słuchaj, ja nie tyndalizuję, jakichś cudów nie wyrabiam. Ja ci już mówiłam, wrzący mus wlewam do gorących słoików, które stoją w piekarniku, zakręcam gorącą przykrywką nową, i odstawiam, i przykrywam. I one, i już nic więcej, żadnego pasteryzowania. I tak mi się najlepiej zamyka. Bo wyobraź sobie, jak zaczęłam się bawić w pasteryzowanie, i to różne, albo w garnku, albo w piekarniku, to mi się słoiki nie zamykały, tam jakoś para wodna podchodziła, to tamto śmątą. I to bardzo różnie wyglądało. Także ja robię tym swoim sposobem, tak się nauczyłam. To jest najmniej roboty, a bardzo długo dobrze się trzymają. No, rzadko u mnie 2-3 lata wytrzymywały, bo zużywała. Aha, bo to jest, wiesz, taka kwestia, prawda? Bo mnie interesuje po prostu trwałość, czy rzeczywiście, czy ta dynia... No rok trwają na pewno. Rok na pewno, prawda? Ale czy więcej, wiesz? Ja no w tej chwili... Słuchaj, nie warto robić przetworów na kilka lat. One nawet świetnie zamknięte tracą większość witamin i właściwości odżywcze są takie sobie, jak już masz ogródek, to lepiej robić tak, żeby mieć przetwory na jeden rok i od sezonu do sezonu i wtedy zjadać i co roku mieć nowe. No to jest najlepsza opcja. Ja, wiesz, jestem po sprzątaniu tej piwnicy, no i tego lecza, tych słoików jest sporo i tak się zastanawiam, jaki procent będzie zjadliwy, bo lecza jak otworzysz, to często, gęsto, nie jest to tak przyjemne, jeśli chodzi o zapach, a smak szczególnie, więc myślę, że mój kompost się wzbogaci dosyć mocno pozostałości. No i dlatego nie warto przechowywać zbyt długo słoików też. Wszystko to ma jakiś, wiesz, limit. Oczywiście jak jest głód, to można i takie zjeść, ale najwartościowsze są świeże przetwory. Znaczy, wiesz, ja generalnie jestem zwolennikiem po prostu sezonowości, prawda? I jak jest sezon, no to zjadam na maksa wszystko, co jest po prostu świeże, co jest sezonowe. To jest dla mnie jakby takie, wiesz, najbardziej sensowna sytuacja, ale czasy są takie, jakie są, więc ja troszeczkę uważam, że słoiki są
bez względu na wszystko jednak najbezpieczniejszą formułą, bo nie potrzebują Tak. prądu, wiesz, jakby nawet troszkę bardziej wilgotno, czy troszeczkę chłodniej, to ten słoik w piwnicy zdecydowanie najdłużej się może utrzymać i w tym momencie perspektywa właśnie taka 2-3-letnia, co jest dla mnie takim docelówką, prawda, żeby móc mieć po prostu, bo wiesz, czasami nie Tak, wyjdzie. ale wtedy ci się tego tyle nagromadzi, że musisz wyrzucać. Tak, ja nie mówię o wyrzucaniu, tylko po prostu chodzi o to, żeby, tak jak powiedziałaś, rok jest najlepszy, ale czasami jest taki rok, że ci nie wyjdzie, prawda? Bo to różnie bywa. Generalnie. To wtedy masz co innego. Wiesz co, robisz się monotematyczny z tymi słoikami. Załóż ty tę swoją grupkę o słoikach, bo ja tutaj nie jestem ekspertem i nie mogę ci za dużo powiedzieć, wiesz? Ja na ogół robię takie półprodukty, które mogę do czegoś zużyć, ale jakichś cudów ze słoikami nie robię i staram się nie przechowywać nigdy dłużej jak 2 lata. Nawet jeśli dobrze wygląda, dobrze pachnie, to po 2 latach wyrzucam. No i to jest ta złota myśl, żeby mieć umiar, nie tak jak ja, gdzie mogę powiedzieć, że jak przegniemy, to potem rzeczywiście jest za dużo tego, narobimy się, a nie ma tego efektu. No cóż, mądrych ludzi trzeba słuchać. Dziękuję ci za tą wskazówkę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. O rety, muszę lecieć na siku. Dobra, na razie, dzięki. Cześć.